Witam wszystkich tą piękną pieśnią, którą w sumie lekko przyciszę. Puściłem taki miks republikańsko-anarchistycznych piosenek. Tak jak mówiłem ostatnio, że przygotuję coś. Żeby nam milej się grało, milej słuchało. No i co, nie ma moim zdaniem co czekać, trzeba zdobyć Madryt. Ale za chwilę. Dobra, ci mają problem z zaopatrzeniem, więc możemy im pomóc bardzo prostym sposobem. O! Tu starają się nam potopić cokolwiek. Cały czas kupujemy za jedną fabrykę. O kurde, jeszcze mniej tego mamy. Budujemy przynajmniej to. To jest... Nie no, to jeszcze się nam nie opłaca. Tak! Poszli sobie. Teraz zobaczycie, co ja chcę odwalić. Tak. Jestem na tyle szalony. Nikt się nie przerże. I Madryt jest na aż, na 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 na. Tak ładnie z rytmem piosenki wbiliśmy do Madrytu. O nie, straciliśmy okręty podwodne, czy one się cofnęły? Dobra, cofnęły się. Mało tego mamy wszystkiego, to smuci mnie. No jak mnie tak zapraszacie, to grzechem byłoby nie skorzystać. Kurde, mamy taki fajny kolorek, taki czerwony, ale taki inny. Dobra, ty pomożesz. Przepraszam, ty ruszysz tu. Ty ruszysz tu i tu. Możesz, pomożesz, pomożesz. Dobra, nie mam już kowali własnego losu. Pochodni też jeszcze szybko nie zrobimy, chociaż jakby to olać, a to zrobić, kurde, to trzeba było robić. Ja chciałem wszystkie te procenty porobić, wiecie. Kurde, wiecie, jaki ze mnie alkoholik, procenty są najważniejsze. Kurde, moja cywila, którą sam zdobywałem. Ja wam dam uciekać stąd. O, dobrze. Wy tu. Tutaj. Ty ruszysz tu. Ty pomożesz im tutaj. Tutaj. Dobra, ładnie. Jeszcze raz mogę? Wiem, że miałem gospodarkę tą wojenną i tak dalej, ale naprawdę
patrzę na te problemy, to jest problem. Czy jak patrzę na te problemy, to jest problem. No, niewesoło jest, o tak. A zróbmy coś takiego. Dobra, nie jest źle, ale nie jest też dobrze. Pewnie coś takiego. Wy jakoś tak. Ej, no uda nam się, naprawdę, no. A, wygramy tą wojnę domową w Hiszpanii raz, dwa. Czy no, przesadziłem może raz, dwa, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, wy tędy. Tym lecicie tutaj. Tu. Coś takiego. Coś takie odwrócenie w drugą stronę pobiegną. Nikt się nie spodziewa. Chuj. O nie, cywili bronią. Psz, to nielegalne. Ładnie to wszystko idzie. Tu będzie problem. Myślę, że ich nie cofnąć, nie wpuścić głębiej. Kurde, udało się. I co teraz? Okej, no. Dobra. Ty pójdziesz. Ty w sumie. Zostań tutaj. Ty pojedziesz tak. Ty jesteś szybką kawalerią. O. Taki speedranik. No, to jest problematyczne, pomału. Dranie. Ja już im pokażę. To jest historyczna dla nich ścieżka? A no tak, oni przecież nacjonalistom pomagali, już pamiętam. Kurde, wlecz skleroza. Kurde, szkoda, że ja od początku nie pomyślałem, żeby puścić te piosenki. Naprawdę fajne są. Trzeba było od początku. Jakoś, wiecie, teraz mi po prostu przypomniałem o tych wszystkich piosenkach.
Aj, Carmela. Dobra, tam jakoś to idzie. Tu nam niby odcięli dywizję, ale tak nie do końca. Teraz tak, wy tutaj. Ty... No dobra, ty zrobisz coś takiego. Ty tu. Ty tu. A ty nie czekasz... A ty nie czekasz, lecisz dalej. Kurde, ta gitarra. Dobra, wygraliśmy już tą wojnę. Niby zwykle staram się nie dzielić skóry na niedźwiedziu, ale tym razem naprawdę mi się wydaje, że... mówię o republikanach, nie o nacjonalistach. Nacjonalistami jeszcze będzie dużo zabawy, coś czuję. Czuję, to wiem, że będzie dużo zabawy. No. Ile my ich natukliśmy. Dobra, róbmy Portugalię, bo Portugalia to jest... Chyba Niemców może? Właśnie, żaden szef wroga nie jest łamany. Czy Niemcy będą trudni? Nie. Niemcy to... 2 na 10, o tak. Era ai Carmela. Jakby to ładnie załatwić. A ja bym w sumie chciał wiedzieć, co wy tam niemiaszki robicie. Czy ja mogę w ogóle wrzucić, bo są tacy ziomkowie fajni. Szanuję. W ogóle sobie nie ogarnę... Jezus. Nie ogarnęliśmy sobie na początku tego wszystkiego w sumie. Kurde. Trzeba było wtedy cichego pracusia wrzucić. Dobra, o to chodziło, żeby ich poznikało dywizji jak najwięcej. Pam, pam, pam. Po serii niedawnych porażek militarnych i zmniejszeniu się kontrolowanego przez terytorium do zaledwie skrawka półwyspu iberyjskiego, to myślę, nie? Przywódcy wojskowi i drugiej Republiki obalili rząd i zaproponowali zawarcie pokoju. No tak było z Franką. Historycznie tak mniej więcej było, że Wika jak zaczęła upadać, to... No, obalili rząd i jelo. No, doprowadziło to do kolejnego komunistycznego powstania. Zostało ono jednak strumione przez resztkę sił republikańskich, które bez większych przeszkód zgodziły się na bezwzględną, bezwarunkową kapitulację. Dzięki temu nasza walka z pozostałymi wrogami stanie się o wiele łatwiejsza. Mamy samoloty. Zwiększyła nam się ilość naszych samolotów. O, co to? Co?
Zduć. Dobra. My jeszcze statki odzyskujemy, inne rzeczy, to jest piękne. Dobra, trzeba utrzymać front, a tu spuszować ich do końca, żeby tego nie wyciągnęli, bo to będzie nasza hańba. Dobra, udało się. Udało się, już widzę to. Dokładnie o tym mówiłem. Skoro to się udało... Ach... Pięknie. Lepiej, wy polecicie tam. Dobra, niech się nasi rozstawią na spokojnie. Nie wiem, ja twierdzę, że to kryptowanie jest najlepsze. A ona teraz się broni, czy w Niemczech robi siatkę? W Niemczech robi, dobrze. Ja bym chciał tak, zakupić trochę wyposażenia. I zwerbować Niemca. Okej, tutaj na razie nie mam moim zdaniem co robić. Trzeba 7 dni poczekać jeszcze. Jeśli dobrze widziałem. Jeśli nie, to chwilę dłużej. No i przygotowujemy się już na tą ofensywę, wystarczy chwilę poczekać, żeby się wypstrykali ze wszystkiego. Tutaj to w ogóle już atakujemy. Tu po prostu jedna szarża powinna to zakończyć. Jeśli dobrze pójdzie, oczywiście. Od wydrania, to widziałem. Ale będzie trzeba po wojnie tą flotę odbudować. Ale po wojnie, to nie teraz. Kurde, jak pięknie to idzie. Dokładnie. Tak robicie. Ty atakujesz tego. Atakujesz tutaj. Ty tutaj. Ty pomożesz odcinając front. Chłe. Teraz ile wy macie? Dobra, nie możemy tego jednak zdobyć. Możemy tylko was tam spuszować. Pójdzie dość ładnie i fajnie. Ojej, nam się tu rozleją zaraz.
sustancias. ¡Regresamos! To jest wasz obowiązek tutaj niszczyć to. Teraz tu nie ma dostępu przez to. O mój Boże. Aż. Ja nie mogę wyłączyć was tych linii, ale no. Bekowo. Dobra, tamci niech udają, że odbijają swoje swoich ziomów, tak? O to chodzi. Oni teraz tu sobie wesoło atakują. Tu. Jest ten ostatni. Ej, powinny być trzy dywizje piechoty. Halo. Dobra, wy nic nie zajmiecie dzięki temu. A, tu jesteś. Dobra, wy tu. Jakoś tak. Dobra. Ej, idzie naprawdę dobrze. Zniszczymy jeszcze portugalskie, włoskie, kurde, wszystkie wszystkie dywizje jakie się da zniszczymy. Jeszcze awansowała panienka. Ty? Już masz to, ty? Nic nie ma, a ty byłeś jedynie odrocznikiem, tak. Jak się okaże, że muszę się desantować, będę załamany. Dobra, udało się. Zwycięstwo anarchistów w hiszpańskiej wojnie domowej. Po długiej i wyczerpującej wojnie hiszpańscy anarchiści wreszcie pokonali republikańską oraz nacjonalistyczną i karystyczną przy okazji stronę i przejęli całkowitą kontrolę nad Hiszpanią. Wyniesione oddziały nacjonalistyczne nadal prowadzą działania partyzanckie, które mogą utrudnić tworzenie spokojnych komun na dawnych terenach nacjonalistycznych, ale nie należy już się obawiać jakiegokolwiek skoordynowanego oporu. Poszczególne komuny koncentrują się na odbudowie ich zniszczonych przez wojnę wsi, miasteczek, miast oraz fabryk. Społeczności te zdecydowały się pozostać pod nadzorem Regionalnej Rady Obrony z czasu wojny. To reakcja na coraz bardziej wrogą retorykę w reakcjach przywódców świata na zwycięstwo anarchistów. Lahatem. Nie, nasza armia. Listo. Pomocy. Ja... A nie, dobra, to były tamte. Ej, ale odzyskaliśmy sprzęt. Super. Dobra, jedziemy.
To będzie do usunięcia, chociaż nie. Czekaj, co? Dobra, no to chyba to się opłaca najbardziej, tak? Dobra, oni tu narastają. Dobra, tu już się uspokaja, tutaj. Też, dobra, już się uspokaja wszystko z tego, co widzę. Super. I teraz wielkie pytanie, co dalej? Na pewno tak. Zobaczcie przy okazji właśnie ważną rzecz. Jesteśmy bez powiązań, ale to anarchizm, mamy jako jedyni anarchizm, to negacja władzy, promocja podziału społeczeństwa na samodzielne i samorządne kolektywy zamiast jednego scentralizowanego państwa. I tak, mamy minusy i plusy za to, w sensie te negatywne plusy w sumie. No jesteśmy mega tutaj agresywnie ukazani. Bzdury, jak nie było. Tak, ja bym dał to. Politykar power to, bo no. No dobra, to damy tego. Jest jakaś pani. O kurde, do 43. Dobra, zobaczmy co dalej. To jeszcze olejemy chwilowo. Zaraz, państwo autonomiczne to było co? Dobra, to szybko zrób i potem biegniemy po slot badawczy. Mam gościa, który jest nacjonalistą, który nie istnieje. No wiecie, o co chodzi. Z kraju, który już nie istnieje. Polska, hehehe. Nie no, śmieję się. Kurde, no, dzisiaj w takim razie krótszy odcinek, bo chyba będziemy kończyć już. Skoro się wszystko tak poukładało. Aż się nie chce mi wierzyć po prostu, że tak szybko i łatwo się udało. A. To mi tam. Na koniec jeszcze. Nasza siła. Kurde, zarąbistą flagę mają. Śmieszne, że bez powiązań, a nie czerwoni, bo tak... No, bardziej są czerwoni. Tutaj, w ogóle jakby ktoś... Co to? My to teraz okupujemy. Dobra. My tu mamy jako to kolonie, no. Teren okupowany. Tu chyba... A ty powinni nas lubić. Ej, boskowie. Hmm.
No to posłuszeństwo to troszkę kuleje, ale... Dobra, wzrasta i dzięki temu się to będzie zmniejszać za jakiś czas. Ale to boli strasznie. Kolego, właśnie dziewczyna się wywala z roboty. To ona sama to wszystko nabiła. Może z zaopatrzenia jest kiepska. Mogę zarzucić żartem, że rozrzutna. I dlatego... Przecież nie, wiesz co? Jo, to wrzucimy... Bo ty pewnie już nabiłeś trochę kawalerii, co nie? No właśnie, 40... Kurwa, nie, no to tobie zostawiamy to. A ona będzie dowodzić oddziałem piechoty, jakie wystawimy. No, więc... Całkiem. Kurde, korci, ale jeszcze nie. I ostatnia rzecz chyba, jaką trzeba ogarnąć, to flota. Ta. To. No i ile mamy w ogóle stoczni teraz? Okej, okay, a ile na napraw idzie? Okej. Okay. Wszystko jasne. Dobra. My widzimy się w kolejnym odcinku. Jak macie jakieś rady, to piszcie, zawsze mi się przydadzą. Ja czasem nagrywam tam odcinek 2 do przodu, ale naprawdę nie martwcie się, bo... Ja to ogarnę z wami. I słucham się rad, jak nie w tych, to w przyszłych seriach lub na multikach, które będą na pewno. Ogólnie tak naprawdę, jakbym miał czas montować, jeszcze taka ciekawostka, to byśmy już mieli pewnie spierdzielartwany momentów z multików, ale mam chyba, nie wiem, z 20 godzin multików do zmontowania, CK2 z Hoja, z czegoś tam jeszcze. 20 minimum, tak? Jeszcze chyba za Army 2 godziny, czy 3. No, więc mówię, tego trochę jest. Dobra, tak czy owak, ja kończę BMW Lodge, żegnam się do kolejnego odcinka. Cieszę się, że seria się przyjęła i w ogóle, że wam się podoba. No i hejo! Przypominam, lajkowanie, komentowanie, subskrybowaniu i klikanie w dzwoneczek, jeśli chcecie dostać powiadomienia na bieżąco. Hej!